Dzień dobry, ja tutaj sprzedaję kurczaki, a pani to wie, bo pani tu pracuje. Dobrze. To ja sobie zapiszę, że pani tu pracuje. Także. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mój kubek. Dziękuję, że pan zgłosił się swój kubek. Która to była bułeczka na pana kubek? Dobrze, to będzie ta bułeczka, tylko umyję. Kubek, który mi pan wcześniej dał? Tak, to ten. Szybko pan usiadł. Nie zauważyłem, że pan odszedł od lady. Dobrze, w czym jest rzecz? Szybciej pan dochodzi do stołu niż... Otóż mój stół był upierdolony. Więc nie będę przy nim siedział. A to jest niemożliwe, to jest los pojos hemalos. Nie mów mi tu, bo... Dobra, mogę ci powiedzieć po innemu. To jest restauracja nieupierdolonego stołu. To jak to się zdarzyło, że mój stół był upierdolony? Jak to jest restauracja nieupierdolonego stołu? Twierdzisz, że kłamie? Twierdzisz, że mówię nieprawdę? Musiałeś sam upierdolić stół. Tak, ja... Prawda w oczy kolecą? Ty chujku. Myślisz? Tak, właśnie to myślę. Jestem... czarny. A czarni? Słuchaj, słyszałeś, że klient nasz pan? Tak, słyszałem to, ale kurwa... A ty jesteś czarny, więc jestem twoim panem, tak? Myślisz, że Trump wygrał i to się stało? No. Słuchaj, nie. Ja mam rację w tym momencie. Przechodzę do swojej restauracji i... Już mam dość. Po prostu mam dość takiego traktowania. Nie zniosę tego. Czyść to kurwa. Czyść! Cały. Calutki. O, tak to pokrywam, tak? Widzisz swoje okulary? To jest zagadka logiczna. Robisz sobie ze mnie jaja? Traktuj to jak chcesz. A ty widzisz swoje okulary? Widzisz je? Czarnuchu? Ej, gdzie idziesz? Przepraszam. Ja widzę przez nie. Czarnuchu.